Świadomość siebie bywa przerażająca. Nie istnieje pewność bez roli uczuć, tego co leży nam na sercu, czym chcemy się dzielić między sobą. Zaczynając jak zwykle od nowa, bez sensu, którego jednak tak istotnie szukamy, a który przecież nie musi wykluczać się z pięknem wszystkiego. Tak, to uczucie, gdy coś cię zachwyca i ci się podoba, gdy w sumie robisz intuicyjnie to, co czujesz. Czasem lepiej jest nie myśleć, a myśleć wtedy lepiej, gdy w głowie pustka. Bo czy słowa muszą mieć sens, by dokądś prowadzić? Tylko jeśli chcemy odczuć jakąkolwiek korzyść z ich kierunku. Gdy ci powiem, jak być bardziej szczęśliwym, to czy cię uszczęśliwię? Jeśli zabiorę z ust twych smutek i poczucie braku, to poczujesz się lepiej? Ale jak mam to zrobić, gdy tobą nie jestem, a słowa fruwają w tej wewte, tworząc swój własny intelektualny matrix? Czy porządek w myśleniu jest dzisiaj aż tak bardzo pożądany? Mówię jakby do siebie i do ciebie, aby znów spytać, czego szukasz? Czego potrzebujesz? Czego do spokoju umysłu i ducha ci brakuje? A nigdy nie mamy pewności, kiedy rzeczy zaczną działać, gdy wszystko zacznie się układać. Słowa niczym układanka znaczeń, jak puzzle, tworzą pewien obraz. Patrzę się na niego i na to, jak jest układany. Sam do końca, nie wiedząc jak, czy i dlaczego. By nie wdawać się w zbędny fanatyzm, że wszystko musi być sztywne i takie, jak ktoś wcześniej ustalił. Lecz bez znajomości pewnych prawd natury, często ciężko jest uderzyć z grubej rury i wejść w stan swego głębokiego odczuwania i płynąć z życiem, jak na zbliżających się falach. W sumie może lepiej jest mieć pewne granice, by sunąć bliżej i nie spuszczać się ze smyczy, za daleko, by nie odfrunąć, nie spalić swych skrzydeł, by móc wylądować na spokojnie w swym miejscu, po odbytej podróży, poczuć satysfakcję z życia, że było się życiem, nawet gdy czegoś nie było, i znów w braku czy niedostatku, tęsknocie swej chwili, na powrót odczuć, jakbyśmy byli żywi. Nawet w nihilizmie czy smutku, depresji, odczuć namiętność tych małych rzeczy, które gdzieś tam leżą i są dla nas dostępne. Wyciągnąć swą rękę i chwycić po nie ostrożnie, oby nie wyślizgły się, by nie trzeba było schylać się ponownie. I tańcząc z życiem, szukając swego szczęścia, nie tracąc czasu na stan pogubienia, choć nie tracić się nie da, bo czas i tak upływa, jakby ta chwila była przeznaczona już na straty. A odzyskać się nie da i nawet czas kontemplując, doskonale widzimy, że gonimy zająca. A zając, jak to zając, cwaną jest istotą, odgrywa cwaniaka, chowając się po kątach, abyśmy szukając wciąż za nim podążali, jakby za swym losem człowiek się uganiał, nigdy w pełni nie wypełniając swej misji. Może szukając tak już musi być, by zbłądzić czasem w swych słowach i myślach, uruchomić wyobraźnię, by zobaczyć świat jak dziecko, jakim zachwytem jest nas w stanie oczarować, takim, jakim pięknem jesteśmy w stanie go uraczyć, tworząc ponownie swój obraz, jak Bóg na swe podobieństwo, by zachwycić nas tu wszystkich koktajlem szczęśliwości. Zdecydowanie lepiej jest nie być aż tak bardzo sceptycznym. Może lepiej jest wybrać to szczęście, które nam się tu jawi. Nawet jeśli czasem miesza się z bólem, choć w szczegółach nie znajdziemy tu wyboru, jak na skazanie ze swym losem, co nie ma twarzy i imienia, a jednak wszyscy potrafimy go nie tylko nazwać, ale i pokazać. Ale jak wyjmiemy dłoń i skierujemy palec, ten zaraz obraca się na nas i na nasze wnętrze wskazuje. A gdy się zagłębiamy do środka, znów odnaleźć siebie nie możemy. I tak na powrót z życiem wędrujemy. Dobra to zabawa, człowiek niczym pajac, goni własny ogon, chowając się za plecami, chcąc siebie przytulić i projektując miłość. W innych tych obiektach dostrzega swoje odbicie, by móc tak na powrót jednak zjednać się z życiem, kręcąc się tu w kółko, łuk swój zataczamy, by opowiedzieć historię, jak było nam tutaj, by inni mogli ją ponownie usłyszeć
niczym na taśmie tworzącej kosmiczne historie. Takim sensem się tutaj wszyscy raczymy, by kiedyś ponownie odczuć swe zdziwienie i może łez swych ukojenie, bólu rozmycie i leczenie duszy, jakim jest byt twój i mój, jaki cierpienie jest nasze, bo do wszystkich ludzi tak samo należy, a od którego uciec się nie da, takiego lekarstwa nikt jeszcze nie znalazł, lecz być może kiedyś odnajdzie. Jak w medytacji zgłębiając się w niczym i bezgranicznej wolności zaniku tożsamości i bez uwarunkowań własnego ego, co niczym narzędzie odgrywa swą rolę za parawanem boskiej komedii, uwając się za kosmicznym dowcipem, tak świadomość siebie była przerażająca, jak bycie bez siebie i w sobie w swym smutku. Lepiej jest zapomnieć i wiedzieć, czym ja jest bez ja. A czy to istotne, gdy nie masz już złudzeń? Nadzieja wraz z obietnicą niesie rozczarowanie, niczym telegram od samego istnienia. Że miało być inaczej, a jest tak jak jest, lepiej zamilczeć, wyciszając umysł, by dostrzegł rzeczywistość, jaką nam się jawi i ujrzał w swej pustocie dostrzeganie zjawisk, które z kosmicznym przemijaniem wiążą to, co bezczasowe, boskiej kreacji, co zmienia swą formę i nieustannie tworzy nowe ze starego, w duchu transformacji tego, co jest teraz i zawsze teraz, jak wieczności bez granic. Lepiej zapomnieć i przerażenie znika, lecz to zapomnienie nie jest w istocie wymuszeniem, lecz odpuszczeniem bez przywiązań niedoli, do cierpiącego języka swej istoty woli. Gdy ja jestem, tam są też inni, w duchu tak samo prawdziwi, wrażliwi, niewinni i przerażeni życiem. Gdy wolności swej w duchu zasmakujesz, wtedy odczujesz istnienie bez granic, co wołając o pomoc, prosi o uwagę, niosąc dla ciebie tą jedną wiadomość, że jesteś całością, nie życia fragmentem, co gubi się sam w mozaice pytań, bawiąc się ze sobą w emocjach wątpliwości, tworząc doskonałość w duchu obecności. Przerażenie i pustość to echo bez granic. Matczyna piosenka może przynieść ukojenie, byś pomógł sam sobie, zanurzając łeb w ciszy, w absolucie, tam, gdzie zaczyna się i kończy istnienie.